Jak jest to domo? I matko, ładnie plecy. Jedziemy z tym teatrem. Who's game you dealing? Who's got you feeling? Found all my demons. Po prostu masz nad sobą równe 20 metrów takiej rysy bez niczego, nie? Głęboka, kurde, do środka na Bóg wie ile. I wiesz, i tu tak się otwiera i nic, nic po boku, nic w środku, tylko taka równa rysa, nie? Dajesz. Dobrze. Nigdy nie byłem tak zmęczony, moje ciało po prostu nigdy nie doprowadziło się do takiego stanu, żeby po prostu nie byłem w stanie się poruszyć do góry, nie? Bo moje ciało po prostu odmawiało na każdym kroku, nie? Miałem skurcze w obu łapach, w dłoniach i w nogach. A kurwa. Dajesz. Zsuwaj się, kurwo! Dajesz, spokój, nie krzycz tyle. Spokojnie. Badałeś okej wszystko? Okej, masz stan? Pierwszy raz tutaj wyplułem z siebie, kurna, wszystko. Wyplułem z siebie wszystko, a ta rysa mnie wypluła po prostu. Mnie normalnie wyrzuciło po prostu z niej. Autentycznie bałem się, ale nie miałem siły, aż po prostu tak się bać jak normalnie. Tam na górze. Szafa ma dzisiaj urodziny, 24, jest 19 września 2000 którego? 5 roku. 2005. Jesteśmy na Round Table. Na Round Table śpi Solenisza. Rycerze okrągłego stołu. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Kurde, tego jest 35 wyciągów, co my zrobiliśmy. To nie jest tak, że jedziemy jeden dzień i restujemy, wiesz, spinamy się dwa dni i jeden dzień restu. Nie? To jest tak, że kurde, jak weszliśmy, no to musieliśmy iść do końca, nie? Budzisz się rano i na dzień dobry 5 na 7, to jest 7, czyli nasze 6-3, nie? To nie jest dużo, ale jeżeli, kurde, to jest 40 metrów przewieszenia i przechodzi ci właśnie z handcracka w fistcracka, w off-white, w komin i później fingercracka, no to, kurde, wymaga wszystkich technik, których się nie uczysz przy spinaniu sportowym. No nie klinujesz się przy spinaniu sportowym, a tutaj się musisz klinować przez cały czas. Jeżeli nie umiesz dobrze się klinować, to ci zajmuje na tyle dużo czasu, że 6-3 może się okazać tak trudne, jak 8 ma. Tyle, nie? Ja myślę, że jak na pierwszą przygodę bigolową, naprawdę sobie daliśmy radę.
Przecież tam była taka ekspozycja, w życiu nie byłem w takiej ekspozycji. Ja w życiu nie byłem. W życiu nie byłem w takiej ekspozycji. Jak przecież ja przechodziłem z tymi friendami i haczyłem. Ja mówię tak, ja pierdolę. Niech mi się któryś z tych ziomów poślizgnie. It's so beautiful. Super sunset. Yeah. Dobra. Nie ma co. Trzeba jechać.